znów wyznaczasz nowy kurs, prawda? Prądy przed nami wciąż się zmieniają. Musimy się dostosować i przejść dalej, jeśli chcemy zakończyć podróż. A skąd będziemy wiedzieć, że jesteśmy na miejscu? Szóstki. Dalej będziemy wojować. Czy tam może rozbudowywać? Jak kto woli? Wojna będzie się niby toczyła, ja za bardzo nie będę w nią się wtrącał. Chyba, że będę musiał, bo coś mnie zaatakuje, no to wtedy oddam. A Piterek niech sobie w tej wojnie trwa na razie. Lizbona troszeczkę mu tam da popalić, być może nie. Zabsorbuje go troszeczkę to wszystko i dzięki temu może będzie miał mniej pieniążków, mniej możliwości na rozwój, różnie może być. W każdym razie liczę na to, że jednostki jego też podupadną i zostaną zniszczone, co później się przełoży na to, że będzie mi łatwiej go najechać, jeśli będzie taka potrzeba, aczkolwiek planuję takie coś, bo inaczej bym go nie zaatakował tak. Po prostu miałem pecha i trafiłem w miejsce, gdzie ciężko się dostać. Bo z każdej strony ten kontynent jest obwarowany. Czy to przez ruskich, z tymi, z którymi chcemy walczyć, czy przez Hiszpanów. Chociaż tutaj byłoby prościej, bym sobie tutaj mógł wjechać. Już tutaj widzę trochę wolnego terenu, więc Hiszpanią byłoby trochę łatwiej. Ale mimo wszystko nie byłoby lekko. Zerknę sobie tylko tutaj na wyniki i tak, jeśli tu to jesteśmy na prowadzeniu, tu jesteśmy na czwartym miejscu i to wcale mnie nie dziwi i wcale specjalnie się tym nie martwię. Tu jesteśmy na prowadzeniu, więc bardzo dobrze. Tutaj jesteśmy na trzecim miejscu, co mnie raczej troszeczkę martwi, ale jakoś mi nie przeszkadza, bo nie będę szedł w zwycięstwo religijne, jak mam być szczery. Nie będzie to dla mnie istotne. Po prostu chcę mieć też silną religię, dlatego poszedłem w religię i teokrację, po to, żeby móc łatwiej budować jednostki wojskowe, żeby móc się bronić i żeby móc też pójść w naukę, ponieważ teokracja umożliwia tak budowę jednostek wojskowych, jak i budynków do nauki, dzięki właśnie duchowości, czyli poprzez wydawanie tutaj tych punktów wiary. Dlatego taki system obrałem, a nie po to, żeby wygrywać religijnie, ale z drugiej strony
nic by mi nie stało na przeszkodzie, aby i z tego spróbować i myślę, że z dobrym efektem by to było, gdybym się postarał. Okej, koniec gadania na temat celów i tak dalej. Pytanie, co robimy z tym, co się tu wydarzyło. A no tak, budujemy tutaj sobie miasto. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj dojść i wybudować i zgarnąć tą ropę. I mam nadzieję, że to coś pomoże. A teraz patrząc na nasze drzewko technologiczne, trzeba się zastanowić, co tutaj zrobimy. Przede wszystkim potrzebny będzie mi lot, części zamienne i wszystkie tego typu kwestie. Widzę, że tu jeszcze jest dużo rzeczy przede mną. Zaczniemy od astronomii, potem teorię naukową. O, to można w sumie tak zrobić i pójdzie to od razu na dwie. Kanalizacja. Tak, to daje ulepszenia. Tutaj mamy Big Bena i takie tam. Niestety nie jest mi jeszcze bardzo potrzebne. Potrzebne będzie mi to, żeby już powolutku iść w piechotę i dojść w końcu tutaj. To jest mój ulubiony punkt, w szczególności ten. Więc później pójdziemy jak najbardziej w bombowce. I to będzie mój cel. Dzięki bombowcom będzie mi łatwiej wygrywać, ale myślę, że zanim pójdziemy w bombowce, to pójdę jeszcze tutaj najpierw w połączone rodzaje wojsk. Dlaczego? Bo jak sami widzieliście, bardzo łatwo będzie atakować z wody ruskich. A jak to mi się uda, to później będzie łatwo wejść im do miasta. Dzięki temu ułatwi mi się już wtedy wszystko. Więc zanim pójdziemy w lot, to pójdziemy w to. W zasadzie to ja nawet mógłbym w to już teraz iść, nie? Potrzebowałem tylko silnik spalinowy i... Dobra, ale nie, najpierw pójdziemy tutaj, żeby było więcej technologii, będzie łatwiej, prościej później dojść do technik rakietowych, co jest mi bardzo potrzebne, po to, żeby zwyciężyć, nie? Każdy będzie do tego dążył. No to lecimy. Tu będziemy budowali całkowicie, tak jak się da, całą tą dzielnicę wojskową na maksa. Jestem ciekaw, co ona w ogóle mi da, jak ją rozbuduję całkowicie, czy dużo szybciej będzie mi się budowało tam wojska. Jeśli tak, to zastanowię się, czy nie budować więcej. Na pewno będzie dawała możliwości generowania złota, z tego co widziałem. I czemu tak mało złota mam? Dwa. Wszyscy są przeciwko mnie. Może dlatego. To może dlatego. Czyli może jednak warto przestać teraz walczyć z troskimi, chociażby po to, żeby sobie wznowić aż jednych kupców, którzy będą jeździli. To też jest masakra, po prostu zawsze miałem tego tyle. Czemu teraz tego nie mam? Karawany budować. Nie mam żadnych miast biznes z dzielnicą biznesową. To jest ciekawe, bo ja nie pamiętam, żebym wcześniej musiał budować dzielnice biznesowe, żebym musiał budować, mógł budować karawany. Coś z tymi Amerykanami jest nie tak. Wystarczyło mieć odpowiednią ilość miast i za każde miasto tam jedna karawana była, czy jakoś tak, teraz jakoś lipa. Trzeba mieć dzielnicę biznesową, żeby można było sobie robić karawan. Co za bezsens. Dobra, bezsens może to nie jest, ale utrudnienie wielkie. A nacjonalizm? 16 tur. Aha, żeby przyspieszyć, to trzeba powiedzieć wojnę poprzez kasyce, coś tam. Ojej. To lipa, no bo tego też nie zrobię. Dobra, no musi być jak jest. Nic z tym nie zrobię. Dobra, Piotrek. Muszę cię przeprosić na chwilę. I tak później zobaczymy. Dobra walka, wygrałeś. Jedna bitwa jest na twoją stronę. Kolejne już będą moje. Nie chcesz. To taki z ciebie cholera. No dobrze. Zapamiętam to sobie.
Jak najbardziej sobie to zapamiętam. I potem nie maruj, że ja ci zabieram twoje miasta. Czy jestem zbyt wojowniczy? Czy co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy? Tak teraz sobie pomyślałem, ale przecież tutaj jest Camus i ona jest daleko. Tu mogę sobie przypłynąć i powolutku się rozstawiać na Camus. Nie muszę na to miasto płynąć. Mogę na Camus. Czy to nie jest dobry pomysł? Jest. Ale potrzebuję materializmu, żeby sobie wzmocnić jednostki. Tak czy siak. Muszę czekać długo. Aż za długo bym musiał powiedzieć. Aha, z nimi wojna na most. Tego nie może. Takie buty. Dobrze, stój na razie. Dobra, to chwilę pauzy robimy z tym wojowaniem. Spróbujemy to ogarnąć jakoś tutaj rozsądnie. Bo jest jednak szansa. Pójdziemy zawojować Camus. Bo tutaj jest dużo terenów przybrzeżnych, na które miasto nie ma wpływu, bo nie będzie tam mogło zaatakować. No nie, no sorry. Daj jakąś normalną ofertę. Ci dam kasę. Albo i nie, bo nie mam kasy. To jest najśmieszniejsze. Trzeba z kimś pochodzić. Nieważne. Nej! Ale się zrobiłem teraz nieźle. Może Filipek, co? Potrzebujesz coś ode mnie? Z chęcią ci oddam na przykład to. Co możesz mi dać? 8. Kiepsko. A to? I to? Bym chciał więcej kasy. Nie dasz mi kasy. No co ty, naturę nie chcesz mi dać kasy? Jak to jest możliwe? Ciekawe, teraz dało, a wcześniej się nie dało. Nie mogę tu kliknąć, żeby się... A może to jest max, co może dać? Nic, no będę musiał to tak jakoś ogarnąć, chociażby te trzy nature. Bo nie wyżyję. Czyli jednak... Piotrek dobrze zrobił, żeby nie chciał dać pokoju. Kurczę, no. Nie do grobu do minus 2,3. Się ugadali. Cholerny jednak. Może ty coś potrzebujesz, co? Nie zaatakowałem cię nigdy. Wszyscy się uparli, żeby mi kasy nie dawać. Jak to jest możliwe? Da się tak do taki sojusz ogarnąć? Nie, no bez przesady. Dam ci koniki, co? Za złoto? Co byłoby potrzebne? No nie wierzę. Nawet węgiel nie się w stanie dać. Co mi dasz? Też nie. Wszyscy się wypili na mnie i to jest maksa. O, za salę trój już mi taka siura. No, Gingra też. Masz mnie, przypili mnie do muru. Proszę. Przez 30 tur będziesz dostawał, później zapomnę. Jakoś się wykaraskam z tego. Nic, trzeba budować dzielnice biznesowe. Nie ma szans. Nie wyżyję bez kasy, no nie wyżyję. Źle to wszystko rozegrałem, tak myślę, po prostu źle. Bardzo źle. Przede wszystkim z kulturą zawaliłem, bo tak jak mówiłem, zawsze budowałem pierwsze kolejności wszędzie pomniki.
I dzięki temu jakoś tam kultura leciała, więc szybciej mi się ogarniały wszystkie filozofie, ideały i takie tam wszystkie te wszystkie ideologie, tak, ideologiczne rzeczy. A to powodowało, że też mi dosyć dobrze nawet to szło, nie tak bardzo jak nauka, no, ale szło. I dzięki temu miałem możliwości większe, krótko mówiąc. Czyli na przykład taki nacjonalizm czy coś, to już też dawno miałem. Także to był mój błąd. Trzeba go naprawić stosunkowo szybko. Nie jest to jakoś specjalnie... Ha. Gdybym zrobił tak i tak. Kolega jest w stanie mi dać. Naturę. Dobra, nie będę się kłócił, to są tylko konie, których nie potrzebuję. A kasy potrzebuję zdecydowanie. Czyli jednak są. Astronomia daje o wiele więcej radości, gdy nie jest się astronomem. Przyspieszony kolonializm. Dobrze. Jakbym to mógł rzec po prostu. Aha, tu już jedni jadą. A tych bym sobie. Aha, oni sobie tak to kurczę. Tu bym musiał zobaczyć, może wysłać. Kurczę. Nie wiem. Po prostu to wszystko jest nie po mojej myśli. Bym się przyczaił i zbudował miasto, to byłoby śmiesznie. Ach, tak. No lipa trochę, lipa. Tych ostatników sobie zostawię na później. Pośpimy ich po prostu. A mogą się przydać tak na nagłej sytuacji. Coś by się okazało, że gdzieś nagle jest miejsce, żeby coś przygarnąć. To będę miał. Żeby po kupca może drugiego. To jest ciekawe. Jeszcze nie wybudowałem tej przecież drugiej. Aha. Pewnie to też chodziło o jakieś naukowe kwestie, że czegoś się nauczyłem. Czy nie? Chociaż może to też chodzi o to, że zacząłem budować tą biznesową dzielnicę. Zresztą sprawdzimy to. Zacznę budować gdzieś. A właśnie, tutaj mógłbym. Ale nie mogę. Co jest potrzebne, żeby kolejną dzielnicę? Populacja wynosząca 7. Mamy 14. Znaczy 4. I 2 tury do przyrostu. Waszyngton. No dobrze. W takim razie lecimy z tym. O, jak pięknie pancernik możemy. O, jak podwodny. Siła 75, siła 70. Zasięg 2. Miód na moje uszy. Pancernik. Nie na pancernika, ale łódź podwodna. Niewykrywalna. Póki co może jeszcze za bardzo. Tutaj też bym budował, gdyby nie to, że to 44 tury, więc nie ma sensu. Pójdziemy w coś innego. Latarnia morska, co daje? Plus 1 do złota, do żywności, obszarów mieszkalnych. Dobrze, jak jest to złota, to bierzemy. A teraz mam troszeczkę tego złota, ale myślę, że to się szybko skróci. 30 tur i później nie będzie.
zastanawiam, skąd ja wcześniej kasę brałem. Bo nigdy nie miałem takich problemów z kasą. Nawet jeśli chodzi o wiarę, to nie miałem takich problemów, bo tutaj dla mnie to już jest problem. Mam 61 naturę, to nie jest dużo, a przeważnie miałem sporo więcej. Dobrze. Ogarnijmy się i popatrzmy, gdzie możemy zrobić na złość Piotrkowi. W Genewie możemy zrobić mu na złość, przestanie mnie atakować. Ale to byłoby za proste. Wolałbym coś innego, ale niestety. Niestety, o kurczę, 30 już gigamesz tam daje wszystko, co ma. No to w takim razie, no dałbym tu, ale to mi nic niewiele da, więc wolę dać do Genewy swoich emisariuszy. Przynajmniej Genewa będzie po mojej stronie. Ja mam wojnę z 4 prawie państwami miastami. Aha, to w sumie to jest najlepsze rozwiązanie, dać do Genewy. Będę miał gdzie swój ten puścić. No, swoją karawanę ze szlaku handlowego. Do Genewy poleci, a jak? Filadelfia. W sumie tu możemy kolejny kupiec. Tak troszeczkę nieładnie, nie? Drugiego sobie zacznę budować. Dwóch się wybuduję, będę miał jednego na nadwyżce. Ale bardziej popatrzmy na takie. 32 tury to jest mega dużo. Ale no. Budujemy. Przeżyję. Bierzmy się stąd z tymi twoimi kaznodziejami. Tak, chcę tutaj dać. Pięknie. Przyblokowałem z tej strony przynajmniej trochę ruskich. Cieszę mnie to. I będę mógł mieć ropę, co też mnie cieszy, ale to jest dopiero połowiczny sukces, bo jeszcze muszę mieć możliwość budowania szybów wiertniczych na wodzie. Szkoda gadać. Tak, dobrze. Przede wszystkim, no niewiele mam kasy, ale kupię to, bo potrzebuję. Więc tutaj mamy już ogarniętą jedną kwestię. Potrzebujemy. A, to nie mogę. A, to nie mogę być. Tak jest, apostoł. Proszę. Zawalczysz sobie troszeczkę tutaj z niektórymi. Bo jacyś tu się kręcą niewierni. Okej, okay, i tutaj polecimy, już inaczej troszeczkę na to patrzę, więc nie będę budował na pewno. W sumie dzielnica portowa na start tutaj będzie chyba idealna. A, jest idealna, patrzę. Będzie dbał, więc warto. Się nie da. Wiem już tyle, na pewno tędy się nigdzie nie przedostanę. Potrzebowałem tu. W sumie Genewa już ze mną nie walczy, więc będzie prościej. Będę mógł przejść sobie ten.
Twierdzenia, których nie można sprawdzić, zapewnienia, których nie sposób obalić, są kompletnie bezwartościowe. Niezależnie od tego, czy nas inspirują, czy wzbudzają w nas zachwyt. Tak po prawdzie to mam jeszcze jedną opcję. Jak gdzieś jakieś państwo miasto miałoby ropę. Nie byłoby to rozsądne i dobre, ale można by je zaatakować i przyłączyć do siebie. W ostateczności. Na coś takiego raczej nie będę starał się ogarniać, ale no, byłaby to ostateczność. Dobrze, idziemy. W zasadzie to jak buduję już łodzie podwodne. W zasadzie nie te najważniejsze, nie te takie super, super. Ale jak już są, a będzie mi potrzebne to. I dzięki temu to ja tutaj wszystko rozwalę i zniszczę i będzie moje. To lecimy w technikę rakietową. No i tak jak widać, będzie trzeba tak jak przejść przez lot. Dobra, mamy opracowany plan. Trzeba się trzymać, troszeczkę to potrwa. W tym czasie wybudują mi się łodzie podwodne, więc luz myślę. Może spróbujemy ponegocjować z Piotrkiem. Zobaczymy, co mi odpowie. W zasadzie to najpierw spróbujemy. Zawrzyj pokój. Czym bardziej wyrównany? Całe złoto? No chyba nie. Czy coś ci mam tutaj do zaoferowania? Mogę ci dać to. Konie też bym ci mógł dać. Listóweczkę. Co ty na to? Nie da się bardziej uczynić wyrównanym? To nie. Jeszcze raz zobaczmy. 31 razy 30 z 900. Siada, nie chcę. Co za... Nie. Jak tak to stawiasz? Ja mogę trwać w tej wojnie. Nic mi tutaj się nie dzieje. Jesteśmy na różnych kontynentach, więc jest spokój. Formalnie trwamy w wojnie, a faktycznie się nie bijemy, więc to nie przeszkadza. Udało mi się przyspieszyć inżynierię cywilną. No i super. Dobrze, gdzie są ci kaznodzieje, którzy tutaj mi biegali? Gdzie oni są? Tak będzie lepiej widać. Tacy szybcy, że już ich tu nie ma. Uciekli. Czy już gdzieś próbowali nawracać i zniknęli? Dobre pytanie. Dobra, w każdym razie to ja podejdę sobie tutaj. I będziemy szerzyć naszą wiarę w naszym własnym miastem. Mieście. Potem pójdziemy do Amsterdamu może, bo widzę, że tam dalej nie tak, i w Genewie. Zobaczymy. Aha, tu można w ogóle... Tłumaczenie, dyskutant religijny. Nie wiem, jak to się ma do tego, ale dobrze, weźmiemy ulepszenie. Może przyjść pomoc, a na pewno nie zaszkodzi. Wielki naukowiec, dziękujemy ci bardzo. Erwin Schrödinger. To jest ten od tego kota. Okej. Agra. Co my tu mamy dla ciebie? Uniwersytet by się przydał. Nie ma co.
Spichlerz by się przydał zdecydowanie, plus 2 do obszarów miejskich. Tak. I kulturę zwiększyć. Okej, no dobrze. Co mi da kod Schrödingera? Wywołuje chwilę eureki dla 3 losowo wybranych technologii z epoki atomu albo informacji. Pięknie, jak najbardziej dla mnie. O locie zaawansowanym, o satelitach i o połączonych rodzajach wojsk. Pięknie, bo wszystko to będzie mi potrzebne. Do przodu. Jest która tura? 296 tura. Czyli dochodzimy mniej więcej. No jeszcze nie 2/3 gry, ale jeszcze trochę. Więc kiepsko to idzie. Kiepsko. Jest 1850 rok. No w sumie z drugiej strony aż tak kiepsko nie jest, jak już łodzie podwodne też będą. To jednak nie jest aż tak kiepsko. tak myślę, chociaż nie wiem kiedy pierwsza powstała, jak mam być szczery. Bym musiał sobie zobaczyć. Budowniczych bym potrzebował, żeby sobie ogarnąć tą ropę przecież. I kraby przy okazji mógłbym sobie ogarnąć. Może z tego też by jakaś kasa była. Nie widziałem, żeby ktoś handlował krabami, co jest bardzo ciekawe. Ktoś się na to nie połakomił. Tu mamy kasy niewiele. Gdzieś się kończy coś i trzeba będzie budować. No nie, bo tutaj za 2 tury. A tu jest jedna tura. Dobra, tutaj szybko się budują, więc spoko. Co budujemy? Akademię Wojskową. Dobra. Dobra, nie będę już tutaj ten, spoko. Jest dobrze. Artyleria. Czemu? No, dobra, myślałem. No dobra, niech stoi tutaj w mieście, nawet niech będzie artyleria jedna. Gdyby trzeba było się bronić, niech jest. Czuwanie. Potrzebuję te okręty podwodne i sprawdzimy ich możliwości później. Sam jestem ciekaw, jak mi się będzie z tym walczyło. Co on tutaj robi? Kozaków swoich wypuszcza na mnie? Dlaczego ty ode mnie żądasz? Nie możesz poprosić ładnie, grzecznie i w zamian coś dostać? Ja na układy z chęcią przystaję. Jak są dobre, ale nie jak ktoś coś nie chce i żąda. No bez przesady, ludzie, ogarnijcie się trochę. Pogróżkami niczego nie działać. Tylko ja potrafię pogróżkami coś działać. Na świecie istniało 7 cudów, a odkrycie terakotowej armii możemy nazwać 8. Awansują jednostki. No i fajnie. Hej, awans artylerii. Będziemy na razie na obronę stawiać. Cincinnati. Tutaj mieliśmy budować budowniczych. Tak, budowniczowie. W sumie szpiega bym mógł wysłać ruski. Też nie głupi pomysł. Sabotaży, kasy od nich wykraść. O! No pomysł. Oni kasy będą mieli pewnie bruk teraz. Jak nie, to im jeszcze wezmę, co mają i lepiej dla mnie. Dobra, będzie trzeba nad tym pomyśleć, żeby pomóc szpiegów sobie tutaj. Przydałoby się mieć ambasady, ale jak to ambasady założyć, jak nie, ze mną nie jest dobry w stosunkach. No nie da się w taki sposób dyplomatów gdzieś posłać.
Co mogę sobie też tutaj ogarnąć? Patrzcie. Jest to naprawdę ciekawe. No. I tak najbardziej to będzie zależało na postawie ich pas. Ciekawa opcja, ale nie. Dobra, naprawimy sobie amfiteatr, żeby to już tak nie leżało i nie miało będzie lepiej. Po prostu pójdzie tutaj. No tutaj proszę. Przekonali się, że nie warto do mnie podchodzić. O, możemy zbombardować. Proszę. Kozacy tylko tyle im zrobiłem. A tu wyszli. Ja sobie tu wybuduję kolejne. Nie wojowniczyć. No to Piotrek nie chce się zgodzić na pokój. Przecież bym nie walczył z nim więcej, gdyby powiedział, że odpuści. No ale cóż. Jak walczy, to walczy. No ja się bronię tylko. W tej chwili. Co? Bronić chyba się można, nie? Okej. Okay. Apostołowie. Ach, tu się pojawił. Ach. No dobrze. Podejdziemy tutaj i zawalczymy z nimi. Muszę znaleźć jakiś słaby punkt tych ruskich po prostu i ich zniszczyć. Uniwersytet Oksfordzki. O, tak. To też ważna rzecz. Chociaż wolałbym go budować tutaj. Będzie szybciej, podejrzewam. Ile to ma? 34 tury. Dobra, ja sobie na razie tutaj ogarnę coś innego. Budowniczowie. O, tylko dwie tury. Czyli też szybko. To poczekamy. Dwie tury tutaj i tam. Tak, też są dwie tury. Też są dwie tury, więc idealnie. I tu się skończy, więc zobaczę, gdzie szybciej mi się wybuduje później ten Uniwersytet Oksfordzki. Mogę wyżej wybudować. Wow. +2 do atrakcyjności, czyli chodzi o... O co? O budowę dzielnicy... tej takiej... O! Dobrze, to olejemy wieżę Eiffla. Złoto to złoto. Lepsze niż wieża Eiffla. Gdzie są te kozaki? Uciekły. Co oni zrobili? Ja nie wiem. Te jednostki tu się czasem pojawiają, czasem znikają. Nie wiem. Myślałem chyba, że tutaj wpłynę gdzieś w te tereny, które nie widać. Okej, następna tura. A my w tym czasie powolutku się żegnamy. Do kolejnego odcinka zapraszam oczywiście. Jeśli wam się podoba seria cywilizacji, łapka w górę, jeżeli chcecie mieć na bieżąco z odcinkami z mojego kanału, bo nie tylko z cywilizacji, bo to będzie powiadomienie także o innych filmach, to przede wszystkim trzeba zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wtedy o każdym nowym filmie będziecie od razu wiedzieli. Ja się z wami żegnam. A jeżeli chcecie coś, żeby się wydarzyło w cywilizacji, ale to oczywiście będzie nowy sezon wtedy, to piszcie też w komentarzach, a ja postaram się wasze propozycje zrealizować, o ile będę w stanie. Więc ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!